Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio sezon drugi Nowych Horyzontów. Moi drodzy, moi kochani, ja sobie tutaj pobudowałem troszeczkę. Ładnie sobie tutaj dołączyłem wszystkiego, już puściłem tutaj pociągi, żeby też tak nie przynudzać aż za bardzo. I to jest tak, mamy tutaj już de facto wszystko, czego potrzebujemy, a nawet i więcej. To, że to jest tego więcej, to za chwilę wytłumaczę, ale... Mamy tutaj szafiret. Tak, to jest szafiryt, mamy Givolit, mamy, to jest Krotinium, nie, to jest Siratet, to jest Krotinium, Rubit i Popmonium. Wszystko wydobywam, wszystko kruszę na miejscu, bo pokruszone tutaj będziemy używać pokruszonych wersji. No i to wszystko jest dostarczane. I teraz tak, zastanawiałem się, bo tutaj dobudowałem już od razu 6 wyjazdowych stacji. Czy ja to tylko mam tutaj rafinować i te kawałki transportować do pociągów i przewozić to dalej, czy... produkować tutaj surowce na miejscu. I tak pomyślałem sobie, że w sumie jakbym produkował to na miejscu, nie byłoby to złe. Tym bardziej, że ja tutaj no, mam całkiem sporo miejsca na takie rzeczy, przystanki już porobione, także to mógłbym wszystko ładnie podpiąć pod jedną właśnie rafinerię surowców, bo proces właśnie tutaj się nazywa rafinowaniem. Znaczy, no tutaj jest sortowanie, ale tutaj jest wodna rafinacja właśnie. No i potem też jest chyba jakaś rafinacja, jakaś większa. No w każdym razie to jest rafineria. No i to jest tak, węgiel jest dostarczany, to już pewnie było. Tutaj miałem dostarczać wodę oczyszczaną, ale tak prawdę mówiąc, dużo lepiej byłoby mi tutaj właśnie... stworzyłem sobie takie produkcje właśnie tej wody. Myślę, że tak będzie po prostu lepiej i zamiast pociągiem to dowozić. Wiadomo, zawsze na miejscu, zawsze tam niezależne jakieś źródło. No i tutaj mamy te 6 surowców, no i tutaj wydaje mi się, że te już gotowe surowce będziemy wypuszczać w dół. No i tutaj mam jeszcze ostatnie tutaj stadium na katalizatory, które też będą potrzebne, które już pomalutku się produkują. No i to jest tak. Teraz całą zabawę to trzeba będzie ułożyć w ten sposób, aby tutaj porozmieszczać właśnie zakłady flotacyjne i żeby z tych zakładów flotacyjnych zrobić jakikolwiek użytek. No i jest 6 surowców, a ja mam 40 tutaj zakładów flotacyjnych, można byłoby to podzielić, wyszłaby jakaś mniej lub bardziej równa liczba. Ale ja chcę użyć 10 zakładów na jeden surowiec. A no bo zauważyłem, że tutaj są takie rzeczy, że produkowanie właśnie kwarcu, niklu, aluminium i cynku wymaga tak de facto tylko 4 surowców, bo jest to Givolit, jest to Rubit, Bobmonium i Szafiryt. Tego jasno niebieskiego i białego to jest krotinium i stieraty, tego nie potrzeba. Potrzeba nam jest za to właśnie jeszcze mineralnych katalizatorów trochę. No i czyli właśnie mineralnej papki. Także na razie otworzymy sobie produkcję tych 4 surowców, a tych 2 zostawimy, bo one się przydadzą dopiero, kiedy będziemy chcieli takie tytan robić i złoto. Bo widzę, że tutaj już jest potrzebne stieraty, tutaj zarówno stieraty, jak i krotinium. Tutaj stieraty, tutaj krotinium, tutaj znowu krotinium, no a tutaj to już kryształy, ale znaczy nie kryształ, tylko oczyszczone fragmenty, no i oczyszczony stieratyt też będzie potrzebny. Także no, troszeczkę przy tym będzie roboty, ale ułatwienie jest takie, że nie potrzebujemy tego jakoś super dużo. No i teraz jedyne co wystarczy to podłączyć właśnie te 4 źródełka, zbudować tutaj jakoś lepiej lub gorzej to wszystko i mieć nadzieję, że to zadziała. No i to jest tak, że ja teraz tak się zastanawiałem też wcześniej, czy by sobie nie poprzesuwać tutaj tych przystanków, ale ja tutaj mam tonę węgla, a nawet bym powiedział, że za 3 te tony węgla. I zanim ja to wszystko przeniosę, to miną 3 dni, a 3 dni tyle nie mogę czekać właśnie z odcinkiem, bo wyście by mnie zakrzyczeli tutaj, że nie ma odcinków. A i tak jest dobrze, że chociaż jest co drugi dzień ten odcinek. No w końcu mniejsza jestem. Jakoś to w końcu będzie. I to jest tak. Może. Ja bym sobie to zamknął, a właśnie przypiął sobie to. Nie add production. Czemu ja tutaj mam to otwarte? Nie chcę mieć tego otwartego. Nie chcę dodać, tylko chcę... Aha, ja tego nie przypnę, bo ja to mam wszystko osobno. O nie. O nie. No dobra, w każdym razie. To wróćmy jeszcze do tego, co mieliśmy tutaj, bo to też się nam przyda. Bo tutaj mamy pokazane, co produkujemy, w jakiej ilości i dlaczego
dlaczego jest potrzeba dużo wody oczyszczonej. No i to jest tak, wodę oczyszczoną będziemy dostarczać tutaj od tyłu, bo inaczej to się za bardzo nie da. Od przodu będziemy składowali sobie ścieki. No i w pierwszym przypadku, czyli w przypadku tutaj skrajnie od góry, pomijając te dwa w środku, to będziemy potrzebować właśnie wody oczyszczonej i pokruszonego stiratytu. Czyli ja tutaj muszę dostarczyć w jakiś magiczny sposób. W jakiś magiczny sposób muszę dostarczyć tutaj stiratyt. I się też zastanawiałem, jak to zrobić i za bardzo nie wiem. Za bardzo nie wiem z tego powodu, że... Po prostu wezmę to od tyłu. Z tego powodu, że od przodu będziemy mieli przecież filtrujące podajniki, bo będziemy filtrować... bo będziemy produkować zarówno właśnie te geody, jak i właśnie kawały. No i te geody pasowałoby wziąć i gdzieś tam odtransportować na boczną linię. Geody są tutaj i to jest tak, ty produkujesz niebieskie i ty produkujesz kawały. Bardzo fajnie, że to jest jedno po drugim, nie trzeba tego szukać. Dobra, i to jest tak, że geody sobie jeszcze weźmiemy na dalszą linię i powiedzmy, że coś takiego będziemy już chcieli sobie kopiować. Może w sumie to jedno dalej. Jedno dalej, jak tutaj mamy tą fabrykę, z tego względu, że tutaj jeszcze powinny być światła, słupy energetyczne, światełko nadziei, jedno drugie. No i coś takiego już możemy sobie wsadzić w blueprint i coś takiego możemy sobie powielić razy 10. To będziemy mieli tutaj 2. A myślałem, że ja tutaj nie mam, a ja mam. Nawet szczerze mówiąc, to ja sobie podjadę tym pełzaczem. Bo ten pełzacz mi znacząco ułatwi tutaj pracę. Dobra. Tu mamy 2. To teraz jak tutaj wrzucimy, to będziemy mieli 4. Teraz jak sobie to wrzucimy, to będziemy mieli 8. No właśnie, ja tutaj wejdę głęboko w las, także wydaje mi się, że niegłupim pomysłem będzie troszeczkę tego lasu usunąć, ale tak troszeczkę tylko. Roboty moje niech tam pojadą i niech one to zrobią. Roboty spełzacze oczywiście, a te moje małe to niech nie odlatują, bo jest noc, ja nie mam dobrej baterii jeszcze. Szkoda, żeby mi nagle zgasnął ktowizor w nocy, a już mi się tak raz zdarzyło przy budowie torów. Dobra. To będzie 8. Pyk. To będzie 8 i tak się zastanawiam, że tutaj w sumie mógłbym wsadzić jeszcze 9. Na pewno tutaj ja chcę to zrobić, nie będę mieć tego za blisko. Wydaje mi się, że niekoniecznie mogę mieć to za blisko. Miejsca mam sporo. Także tu będzie 9. A tutaj u góry jeszcze wsadzimy sobie 10. No i coś takiego. Coś takiego będzie już posłużyło za jakiś wzór. W sumie nawet bym powiedział, że w drugą stronę. Te wszystkie pasy jakby nie były w drugą stronę, nie byłoby źle. Daleko trochę, w sumie jakbym wszedł na tą taśmę, byłoby szybciej. O, może i niekoniecznie. No dobra, teraz pykło. Dobra. Roboty mi już tutaj wyczerpują, niepotrzebnie one tutaj działają, bo lepiej, żeby to działały te zwykłe właśnie roboty. No ale no cóż, tak, cóż ja mogę zrobić? No tylko płakać, patrzeć i płakać. Dostarczyć tutaj prądu. Myślę, że jak pożyczę sobie trochę prądu tutaj z tej właśnie kopalni, nie będzie to źle. Nie będzie źle, będzie nawet, że dobrze. No i tutaj już jeden robot lata. Zmęczony życiem. No tutaj ładnie sobie wyczyścić zaraz przy tym jeszcze. Dobra. Tu jest ostatni inserter, więc tutaj będziemy mieli... Tu będziemy mieli koniec pasa. Ten zrzuca na blisko i ten zrzuca na daleko, to też jest tutaj zbędne wszystko. Dobra, no to teraz by pasowało tutaj podłączyć właśnie... Po pierwsze podłączyć wodę oczyszczoną, po drugie zrobić jakieś zbiorniki. O właśnie, a tutaj nie pomyślałem o tym, że ja tu muszę wywozić te płyny jeszcze.
Cztery stacje mogą być na surowce. Jedna stacja, dwie stacje nawet. To jest siarkowy, to jest chlorowy. Także zostaje nam tylko chlorowy do transportowania. Siarkowy i azotowy. No dobra. Czyli będę musiał jeszcze dobudować ze dwie stacje. No ale to jest kwestia wzięcia w blueprint i puszczenia tego dalej. Podłączajmy teraz w takim razie niebieskie tutaj. Pyk, pyk, pyk. Jak daleko ja to mogę zrobić tak, żeby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca tutaj. Myślę, że tak będzie dobre. O, bez przesady. Bez przesady. No i już dostarczamy tutaj teraz krotinium, czy to jest iratyt? Szafiryt nawet. Dobra, woda oczyszczona. To mam zbiornik z wodą oczyszczoną. Wydaje mi się to nie być głupim pomysłem, kiedy ja sobie wezmę właśnie od tego zbiornika odprowadzę. I zbiornik, można by powiedzieć, że retencyjny. Retencyjny to raczej zbiera deszczówkę. Chociaż kto wie, może są i takie zwykłe retencyjne. Pek, pek, tam sobie polecisz ty dalej. Wy polecisz tutaj, ty jesteś podłączony. Okej. Zostawiłem miejsce na pompę. Bo wydaje mi się, że pompa być całkiem dobrym pomysłem tutaj. Mało tego, tutaj nawet mam fajne, ładne miejsce na kolejną pompę. Tylko tutaj na to fajne, ładne miejsce trzeba dostarczyć jeszcze prądu, dostarczyć światła. I tutaj woda jest transportowana i to jest już wytwarzane. No właśnie, tylko jeszcze mógłbym co drugim tutaj raz, dwa, ciebie, raz, dwa, ciebie, raz, dwa, ciebie, raz, dwa, ciebie i raz. Dobra. To jeszcze tego. Raz, dwa, ciebie, raz, dwa, ciebie. Raz, dwa, ciebie, raz, dwa i ty. Tak. Teraz by pasowało to jakoś zbierać. No właśnie, czy ja chcę tutaj wytwarzać jeszcze te surowce? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko będę je tutaj wytwarzać. Ale w międzyczasie, tak zwanym, pasowałoby odprowadzać gdzieś tutaj stąd ten siarkowy ściek. Wydaje mi się niegłupim pomysłem. Najpierw skraftowanie jakiegoś zbiornika, bo to będzie potrzebne. Oczywiście nie wiem, gdzie te zbiorniki są. Ach, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Dobra. Tu będziemy odprowadzać najpierw ścieki. Czyli to jest właściwie nam niepotrzebne. Też światełko to w sumie mógłbym zostawić. To będzie nam niepotrzebne. Tutaj muszę poustawiać pompy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I tutaj wessały te lepsze roboty. Tutaj światełka od środka sobie postawię, bo tutaj rury będą przeszkadzały. A propos rur, to robimy coś takiego. Robimy coś takiego. I nie wiem. Tu może być pierwszy zbiornik. Nie brzmi to głupio. To może być całkiem przydatny. Tu on niech powstanie. Tu sobie postawimy pompę. Tu sobie postawimy prądu. Troszeczkę. Pyk. No i tu będziemy składować właśnie. Tutaj będziemy składować wszelkie złotego świata w postaci ścieków siarkowych. Pyk i pyk. I tutaj sobie na przyszłość dołączymy. A dzięki temu systemowi będę mieć tutaj z tyłu troszeczkę miejsca na kolejny rząd rur. Który leci sobie tędy. Dokładnie tak. Bo tutaj będzie ta główna magistrala z wodą. Muszę pamiętać, że to jest główna linia, która będzie wszędzie. Dobra, zbieramy siarkowy ściek. Produkujemy już jedno, produkujemy drugie. Te geody będę na miejscu przetwarzać na mineralną papkę. Czyli będę robić dokładnie to samo, co robię. Tą drogą fajnie ta huta wygląda tutaj, nie? Tak właśnie spojrzałem na to. Fajnie to wygląda z góry. No a to jest huta miedzi. O, makaron, spaghetti. O Jezus. Będę musiał to przebudować. Geodę przerabiałem tutaj. Ja przerabiam właściwie do tej pory. Tylko no właśnie, te geody mi się tutaj skończyły, więc ja tutaj nie mam za bardzo co z tego robić. Ale no tutaj mam taki system przetwarzania tych geod na kryształową papkę. Kryształowa papka jest filtrowana na mineralną papkę. Mineralna papka tutaj w tej chwili służy na filtrowanie na uran przy okazji, ale przede wszystkim na fluor.
A tutaj już przestawiłem się produkcję nie na właśnie kwarc i na ten, tylko właśnie na te katalizatory. I tutaj mi brakuje nie kamienia, tylko kwasu siarkowego. A kwasu siarkowego brakuje mi, bo. No bo mi brakuje, bo nie ma produkcji. Oj. O nie, telefon. Znaczy, nie mam produkcji, bo nie produkuję nic właściwie, bo badania mi stanęły w miejscu, dlatego nic nie produkuję. No ale dobra, nie ma sensu tutaj marnować czasu. Tworzymy nową rzecz, a nową rzeczą będzie. Myślę, że tutaj gdzieś. Raz, dwa, trzy kratki obok. Może inaczej, może tutaj mi się to uda, bo tutaj dalej to ja będę. Właśnie, zróbmy tak. Dwie odległości słupów. To będzie, wydaje mi się, akurat. Jestem mądry, że ja na to wpadłem. Dwie odległości słupów. To jest genialna odległość. Bo ja tutaj mam wystarczająco miejsca na wszelkie manewry. A tutaj muszę zrobić właściwie dokładnie to samo, co wcześniej. Ale nastawić się na produkcję Givolitu. Szczerze mówiąc, to ja mam ochotę wyczyścić ten blueprint. Rzucić ten blueprint. I ustawić to tak. Tutaj tylko będę musiał jeszcze zmienić te filtry na błękitne geody. Fioletowe tworzycie. Ale mnie oszukali, ale chcieli mnie oszukać. Przecież z żółtego to się robi fioletowe geody, ale mnie chcieli oszukać tutaj. Niesamowite, ale ja się nie dałem. Haha, haha, cioty. Dobra. Lecimy. Dwa. To będzie teraz cztery. O Jezu, muszę tym odjechać, bo tutaj będą się brzydkie rzeczy działy. To będą cztery. Tu teraz będzie osiem. Osiem i jeszcze dwa. I te dwa będą tutaj. Dobra. Następne w kolejce będzie. A właściwie może zanim dojdziemy do następnej pozycji, to warto będzie to podłączyć, żeby to już sobie jako tako tam działało. I ty będziesz też produkować fluorowy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie przemyślałem tego, to był błąd. To był duży błąd. Będę musiał to zrobić. Zagapiłem się troszeczkę, ale to już będzie w porządku wszystko. Dostarczyć tutaj jeszcze mineralnej. Tu i tu muszę to postawić. A czy to jest na środku? Czy to jest na środku? Nie wiem. Jedno tu, jedno tu. Nie wiem, tak na oko to tutaj jest środek. No dobra, niech będzie. Postawić to, postawić tutaj ładnie sobie. Jak to tutaj, żeby to było w miarę tak samo. Okej. Hem, gardło mi wysiada niedobrze. Ale dobra, produkujemy już tutaj to, geody i tak dalej, to wszystko ładnie, pięknie się dzieje. Tylko, że tutaj co drugim muszę tutaj jeszcze ustawić, o nie. Co drugim muszę ustawić tutaj tak raz i raz. Tu musicie mi postawić, a czy mi się skończyły? Chyba mi się skończyły te fioletowe. Jestem w stanie wyprodukować tego sporo. Dobra. To opuszczamy, ten opuszczamy. Ten na pełnym i ten na pełnym. I będzie dobrze. Okej. Produkujemy już kolejną rzecz. Tylko tutaj jest fluorowy ściek. Fluorowy ściek powstanie zaraz obok. Czyli będzie właściwie to samo. Pompy, więcej pomp. Tych pomp będę potrzebował całkiem sporo, także je sobie wyprodukuję więcej w łapce. Te światełka też, bo one mają swoje miejsce z tyłu w tym takim układzie. Pyk, pyk, pyk. Chociaż prawdę mówiąc, tutaj z przodu też mógłbym postawić, przynajmniej tutaj na brzegach środka. Zresztą kto by się tym przejmował? To są tylko światełka. Trzy, a tak właściwie to ja to mogę wziąć, wsadzić blueprint.
Będzie szybciej. Dzień dobry. 1000 razy szybciej. Czemu ja tego nie robiłem wcześniej? To ja nie wiem. Zbiornik. I jeszcze tych zbiorników będę potrzebować na azot i na siarka, fluor, azot, siarka. Jeszcze jeden. Ty będziesz sobie tutaj. A ty sobie będziesz tutaj pompować tu. Krzywo postawiłem. Wiedziałem, że krzywo postawiłem, bo słup powinien być na rogu, tak jak patrzę tutaj po lewej stronie. Zobaczcie, dobrze, że porobiłem tutaj te przystanki, bo bym krzywo zrobił. O Jezu, ale byłby płacz wtedy i zgrzytanie zębami. O nie. Dobra. Nie histeryzując już jakoś szczególniej. Tutaj sobie to zrobimy. Nie tutaj, tylko jedno. Dalej. O, maksymalnie to jest tu. To jest tu, to jest tu i to jest tu. Jedno, drugie. Dobra, ściek. Ściek fluorowy już jest dostarczany. Tylko właśnie, ja tutaj powinienem jeszcze poustawiać cysterny. Czy ja mam jakieś cysterny? Mam trzy. Ciebie połączę i ciebie połączę. Czy ty jesteś na pewno połączony? Wydaje mi się, że tak. Cysterny będę potrzebować jeszcze trzech. Dobra, cysterny będą mi się produkowały. No i to jest tak, fluorowy ściek już jest. Siarkowy ściek się tutaj ładnie zbiera. Najpierw się pierwszy wagon załaduje, dopiero potem drugi, bo taka jest mechanika tutaj płynów. To samo będzie właściwie tutaj obok. Jeden i drugi. Mam nadzieję, że te pociągi mimo wszystko są połączone ze sobą. Czy stacje są nazwane? Tylko, że to jest odbiór. Dobra. Chociaż tyle pomyślałem wcześniej, żeby nie nazywać tego, bo miałbym teraz dwa razy więcej roboty. No i dobra. I to by pasowało teraz zrobić raz jeszcze, a nawet jeszcze razy cztery. Ja się tak teraz zacząłem zastanawiać, bo na serwerze, bo mam dzisiaj zamiar sobie odwiedzić serwer, bo dawno tam nie byłem. Linki w opisie, haha. Jest taka sprawa, że podobno jest już tam wszystko, czego można zachcieć sobie. Czyli jest teoretycznie wszystko to, co ja tutaj robię. To też jest dla mnie ciekawa zagadka. Jak sobie ci ludzie tam poradzili? Co tam oni pobudowali i dlaczego tak, a nie inaczej? To jest dla mnie ciekawostka, którą będę chciał sobie zbadać i to zrobię nawet, że dzisiaj to jest poniedziałek. Bo ja to nagrywam oczywiście dzień do przodu. Co ja tutaj czerwone chcę? Czerwone produkuje błękitne. O nie, kolejny SMS. Same SMS, a może to nie są SMS, aż warto zobaczyć. Nie, to tylko powiadomienia. To tylko powiadomienia o filmach z YouTube'a. Nic ciekawego. W każdym razie, tutaj będę mieć trochę jeszcze tej produkcji, bo widzę, że tutaj mam mi się czas kończył. Co do serwera, to tak jak mówię, jestem bardzo ciekawy tego, co się tam będzie działo. Bo dawno tam nie byłem. I podobno takie rzeczy, które ja robię teraz już są. Tylko pytanie, czy oni to robili? Bo nie wiem, czy właśnie na serwerze opakie robili tutaj właśnie sortując jakieś tam te rzeczy na przykład tutaj. Czy na przykład robili inne ciekawsze rzeczy, jak na przykład takie coś, co ja robię w tej chwili. Nie wiem, nie jestem pewny. Bardzo ciekawe będzie to doświadczenie. Raz, dwa i powtarzam się, nie mam o czym mówić, więc mówię o głupotach. Tutaj w sumie zrobiłem za daleko i to będzie tutaj stało i się marnotrawiło, ale nic na to nie poradzę. Dobra, ale wydaje mi się, że nie ma sensu wam tutaj przedłużać. Będzie sprawa dokładnie taka sama jak z tutaj z tymi torami. W sensie, że tutaj zaczęliśmy sobie budowę, a już skończymy sobie gdzieś tam kiedyś w wolnej chwili. Widzę, że zaczyna mi brakować podziemnych rur, także muszę tam lecieć pobudować. Taśmociągów też mi zaczyna brakować. Tutaj te roboty już nie działają, czyli czegoś im tutaj w tym wozie brakuje. Jakbym to zrobił coś takiego, to byłoby to pewnie szybciej. 61 robotów to jest więcej niż 20 na wyczerpaniu. Wyczerpałem mi calutką baterię, czyli tyle z budowy moich tutaj robotów. No ale dobra. Dobra, nie przedłużając. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. I zapraszam na następny, w którym będziemy łączyć już te poszczególne surowce właśnie w tutaj. Będziemy je łączyć ze sobą, będziemy łączyć z katalizatorami
i będziemy produkować już tutaj te wszystkie cztery surowce nam bardzo potrzebne. No, to by było na tyle. Na razie i cześć.